Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, dzisiaj bitewka na 10 poziomach. Bitewka bardzo, bardzo ciekawym pojazdem, zaraz wszystko wyjaśnię dlaczego. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest kolega SX121 i on pokaże nam, jak właśnie tym pojazdem, czyli amerykańskim TDK-iem 10 poziomu, E3-ką słynną, można sobie poradzić w dosyć niecodziennych sytuacjach i zrobić bardzo ciekawy damage. Dlaczego wybrałem powtórkę z tym czołgiem, z tym TDK-iem? Otóż, moi drodzy, jest to jeden z niewielu pojazdów, gdzie pancerz naprawdę ma kolosalne znaczenie, nawet jeżeli przeciwnik używa amunicji premium. Oczywiście, no, jeżeli ktoś gra TDK-iem 10 poziomu i jeszcze używa amunicji premium, na przykład Jagdpanzer MS-100, no to tutaj da radę. Ale jest mnóstwo czołgów, które nawet na goldzie po prostu nie przebijają go. Trzeba dobrze weak spoty znać, inaczej nic nam z tego nie wyjdzie. Kolega jedzie tutaj w to miejsce. Najgroźniejsza moim zdaniem dla niego w tym momencie jest artyleria. Czyli, o ile dobrze widzę, to jest obserwatorium. Ono tutaj może najwięcej zrobić. Pozycja idealna praktycznie, ponieważ opuści działo tutaj spokojnie, natomiast nie pokaże brzuszka, czy też tego dziobka i tak dalej. T57 wychylił się i zobaczcie, że niestety pokarało go mocno. O, tutaj jest pierwsza strona, za którą można się schować, proszę bardzo. I teraz spokojnie można karać, zobaczcie, 813, jeszcze mał, tutaj nie maus, tylko esetka, doprawił i gość, który ma czołg 10 poziomu, nic na to nie poradzi. Niestety tutaj przyblokowali go, kolega nie wozi ze sobą naprawiarki, co jest dla mnie, a nie, przepraszam, wozi tą maksymalną. Prawdopodobnie używa jej tylko w ostateczności, pamiętajcie, że jeżeli macie w ekwipunku tą naprawiarkę droższą, to ona daje nam troszeczkę procent do szybkości naprawy pasywnie, że tak powiem. Nie trzeba używać. Ok. Niestety, jak Tiger, nie udało się go przebić. Ta górna nadbudówka jest dosyć mocna, ma tam 250 i niby powinno to się przebić, ale to jest pod delikatnym tam kątem, także no jest ciężko z przebiciem właśnie nadbudóweczki. Gość przyszarżował, został rozstrzelany. Tym razem wcześniej tutaj zjarzyłem, że mapka mała. Bardzo ciekawa rzecz. Ponieważ dokładnie tam mamy sporo kolegów z teamu, to można sobie pozwolić tutaj właśnie na... I piękny strzał w garnek. Cudowny wręcz. Otóż często czołgi, które tutaj się zasadzą, są objeżdżane. Natomiast jeżeli macie pół teamu, tak jak teraz, na górce, to oznacza, że przeciwnik, który będzie chciał objechać, od razu dostanie. I tym razem przebicie. Zobaczcie. Tym razem jak Tiger. I ten ciągle tu coś chce. Obserwatorium strzelił. Kolega jest... Ach. No szkoda, szkoda. Jeszcze się nie przeładowało. To działo oczywiście długo przeładowuje, ale... Widzicie, podstawowa sprawa jest taka, żeby tu były jeszcze jakieś inne czołgi. Najgorszą rzeczą, jaką można tym pojazdem zrobić, to jechać samotnie gdziekolwiek, ponieważ wtedy, jak oddacie strzał, jesteście bezbronni, po prostu bezbronni. A tak, ta esetka skutecznie odstrasza tutaj ewentualne zapędy przeciwników. Dodatkowo jest tutaj lorka, no, która stanowi idealny tandem, bo żaden light tutaj teraz nie wjedzie, bo boi się magazynkowca, prawda? Także można powiedzieć, że w tym miejscu mamy drużynę... No, drużynę marzeń wręcz. Eseta niestety jak Tigerowi nic nie zrobił. Dziwne, że tutaj obserwatorium nie wali cały czas, a jednak wali. Tylko, że w Esetę chciał. Zobaczcie, co robi lorka. Bardzo głupi wyjazd. I koniec. No niestety, jeżeli macie tak potężne trzy czołgi, to tutaj górą nie za bardzo. Natomiast kolega skraca dystans. Tutaj jest jak Tiger. Cały czas, słuchajcie, oni tylko mogą widzieć... Uwaga!
Ach, kurczę, nie udało się. Niestety chyba wyjedzie teraz. Nie. No jednak, nie trafił. Dobra, kolega bez ceregieli tutaj teraz wyjeżdża. Może spokojnie tutaj rozwalić. Proszę, 10 hap samo zostało, ale już jest rozwalony. Babok doprawił. No tego jak Tigera to nawet można by było się pokusić o taranowanie. On z boku ma całkiem słaby pancerz. Na obserwatorium coś cienko. Jest tutaj obserwatorium, proszę bardzo. Zobaczcie, z tyłu Maus. Objechał ich Maus. I niestety właśnie ukatrupił SF-kę. Czyli będzie, że tak powiem, dziwna tutaj sytuacja. Obserwatorium nie trafia. A przecież mógł poczekać z tym strzałem, bo widział, że kolega przeładowuje. I jest rozwalone. Z tyłu Maus. Teraz jest podbramkowa sytuacja. Oczywiście z boku wbija się bez problemu. Z tamtej strony FV. Kolega trochę się tutaj wystawia, ale jednak domek ratuje mu skórę. Z tyłu jest chroniony. A Mausior... No nie, tutaj będzie przebijany. Maus wieżę jednak ma słabą. Dla TD-ków 10 poziomu jego wieża. Tutaj niepotrzebnie nawet to chowa, bo i tak kolega prawdopodobnie nie będzie strzelał. Aha, teraz ruszanie dupeczką. Zobaczcie. Wszystko tam wchodzi. Ruszanie dupeczką po to się robi, żeby przeciwnik nie mógł w weak spot trafić tak łatwo. No i widzicie, co się dzieje. Kolega bez żadnych problemów przebija wieżę. O, teraz nawet takie coś weszło. No, myślałem, że to do zero wpadnie. No ten z wrażenia aż nie trafił. Widzicie, Maus jest bezradny po prostu. Jeżeli walczy z TD-kiem 10 poziomu, Maus jest kompletnie bezradny. On mógłby coś zdziałać, wiecie co? Mógłby kontować tą wieżę. To w jakiś sposób by mu pomogło. Niestety nie zrobił tego ani razu. Pamiętajcie, że jeżeli kontujecie wieżę, to zmieniacie... O, chyba teraz coś tam, ale nie, no nie o takie kontowanie chodziło. FV się dinga oczywiście. I w tym momencie jest bezbronny po prostu. Jest bezbronny FV. Pod wieżę mu można poddziało spokojnie ładować. No, kolega wybrał tutaj. Ale pod wieżę też by spokojnie weszło. Z taką penetracją, jeszcze tutaj gold ma włączony. W tym momencie kolega to jest... Proszę bardzo, 600. Akurat słabo mu losuje. No, ale wyłapał za 1000. W tym momencie jednak wyłapał za 1000. 9122 obrażenia. Kolega poradził sobie, wydoił tego Mausa zupełnie. I teraz... Proszę bardzo, dokończenie za 355, zostały dwa czołgi. Praktycznie kolega SX121, czyli sponsor dzisiejszego odcinka, no wygrał tą flankę, wygrał tą całą flankę. Oczywiście nie bez znaczenia na początku była tutaj obecność esetki i tej lorki. Gdyby ich nie było, to rozjechaliby go. No ale jednak... Jakimś takim straszakiem były te dwa czołgi i tamci po prostu nic nie zdziałali. Dodatkowo przepchnięcie tej flanki kolega zawdzięcza bardzo nieudolnemu strzelaniu obserwatorium przeciwnika, które no strzelało, ale tak jakoś nie mrawo, że niestety nie udało się nic. Jeszcze jest E75, ciekawe ile ma hapsa. E75 zawsze jest groźne, aczkolwiek na tylu przeciwników nic nie zrobi, prawdopodobnie. Ten paton jest na strzał. Pamiętajmy, że E75 to jest 490 obrażeń. Słuchajcie, niestety w tamtym momencie bitwa się kończy. Nie wiem dlaczego po prostu wyskakuje mi do pulpitu. Także może tam jest jakiś błąd. W każdym razie... Bitwa jest zwycięska oczywiście, kolega załapał M-kę, tutaj mamy jeszcze stalową ścianę i high caliber. Popatrzmy jak to tutaj wyglądało, no chyba widzicie ile SX121 zrobił, prawda? Mamy tutaj 2700 i na dziewiątka zrobiła MX50-120, a kolega 10340 obrażeń, 5 fragów. 1550 expa.
Jeżeli chodzi o kasę, kolega zarobił brutto 113 tysięcy i 51 tysięcy po odliczeniu kosztów napraw i amunicji. Także tutaj bardzo, bardzo... A, jeszcze damage zablokowany przez pancerz, 5620. Także również bardzo ładnie. Kolega idealnie pokazał, jak jednym tym TD-kiem można po prostu powstrzymać całą flankę przeciwnika, a nawet ją przepchnąć. Także gratuluję bitewki. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Żegnam się z Wami i do usłyszenia.